Dzień doberek, moi mili, z tej strony Shiro, wracamy do Noitki, tak? Właśnie wracamy do Noitki, powiem wam szczerze, nie było mnie w Noicie, no z półtora tygodnia to chyba będzie. Nie pamiętam dokładnie, co my tu planowaliśmy zrobić. Nie obejrzałem sobie odcinka wcześniejszego, ale mamy, widzę, fajną syrwkę. I chyba chcieliśmy zejść na dół. Chcieliśmy zejść na dół tylko po to, żeby ogarnąć sobie co po niektóre rzeczy. Tu widzę, że mamy tą plazmówkę, tylko żeby się nie zabić. Mamy 28 HP, więc no rewelacji nie ma. I coś sobie chyba ostatnio braliśmy. Nie wiem, dlaczego mam tak mało HP, ale widzę, że jest słabo. Czy my to przeżyjemy? Nie mam pojęcia. Naprawdę nie mam pojęcia. O nie, pająki, małe gnoje. Dobra, ale widzę, że syrwkę mamy fajną. Więc teraz tylko się nie nachalać na kasę, bo widzę, że się nie opłaca, mamy jej dużo. I tylko jakimś cudem to przeżyć. I będzie... będzie git. Będzie dobrze, o ile to przeżyjemy. O, ty gnoju, tam granatami rzucasz. Żyjesz jeszcze? Żyje chyba. Coś tam się pali i coś tam leci. Patrzę, czy mi się wszystko nagrywałoby na pewno. Więc tak, priorytet w tej chwili to przeżyć. Oj, coś chyba... Ej, skąd ja mam 88 HP? Nie. Już mam tylko 50, ale miałem mniej chyba. Jak to się zdarzyło? Nie wiem. Nie mam pojęcia, jak to się zdarzyło, ale czy... Czy my coś tu mamy ciekawego? Duży pocisk plujki z odliczaniem, no jest dodatkowa mana. To z pewnością chciałbym sobie ogarnąć. Tylko tak, po pierwsze przeżyć. To jest priorytet. O nie, widzę co tam leci, O nie, 41 HP. Co to było? To ta plujka, oż ty gnoju dziadzie jeden ty. Dobra, weź sobie to, zabierz sobie tą manę, zobaczmy w ogóle co to jest. I dlaczego ja nie przeszukałem najpierw różki? To jest pytanie za milion punktów. Dlaczego ja się zacząłem palić? Dobra, wróciliśmy, widzę, do naszej pierwotnej wersji. Jezu, cały czas patrzę, czy się nie palę. Ale to była lama straszna. Lama nie z tej ziemi. Cały czas strzelam, próbuję zejść niżej, ale czy mi się to uda? No nie wiem. 21 HP, ciągnę. Miraj. Ej, siwo. Ej, siweczko. Ohoho, tam jest jakiś podawan. Ostrożność over 9000. Nawet się nie nachalam na hajs, naprawdę. Jakby nie ja. Uda mi się tym strzelić. Jak mi tutaj strzeli, to się wkurzę. Jak mi on tu strzeli... O, 6 HP. 6 HP. To mi chyba coś cofnęło z mojej różdżki, wiecie? Tam coś jest, cholera. Jeden hit i po mnie. Przykład przez takiego pana. Teraz możemy umrzeć. Jak mi coś spadnie na łeb, to już jest kaplica. Jaki Matrix! Szybko i ćwiki. Przeżyte. Kochani, przeżyte. Ciężko było, nie powiem. Oż ty, gnoju. Gnoju, co ty? Ale jeszcze oberwałem ładnie po nosie.
Holy moly guacanoli, ja pierdzielę, ale to było opór. Ale to było opór, totalnie. Co my tu mamy? Co to jest? Strzał zwalniający. No tak, 2 na 10 bym powiedział. Nie podoba mi się to, a jaka różdżka? 35-45 słaba. Tutaj w sumie też nic nie ma ciekawego. Różdżka też nie za ciekawa. Zresztą ładowanie many, jaką mamy w ogóle różdżkę w tej chwili, bo ja naprawdę nie pamiętam. Ładowanie many 106, 12-20. Fajniutka, tylko że to ładowanie many jest słabe. O, to jest ten Holy Cross. Właśnie, i ja się chyba tym nawet zabiłem jakimś czas temu, z tego co pamiętam. 1753. No, spora pojemność, tylko czy my ładowanie zejdziemy tak, czy nie zejdziemy? Z ładowaniem. 2400. Czy ja mam kasę? Mam kasę, tylko kurde. Co to jest? Padający pocisk, to mnie nie interesuje, aczkolwiek różdżka nie jest zła. 153 ładowania many, no to jest 50 więcej niż mamy w tej chwili, 50 nawet niecałe. 47. Ale więcej slotów. Więc w teorii moglibyśmy jakoś sobie zmniejszyć czas ładowania. Wiecie co? Dobra, ja ją wezmę dla testów. Chociaż czekajcie, ja mam tutaj różdżkę, tylko ona miała właśnie duży czas ładowania. Dwa zaklęcia na turę. I pojemność ma aż 9. Ej, czemu ja z tej różdżki nic nie zrobiłem? To jest pytanie, bo już nie pamiętam. Próbujmy. Jak to będzie wyglądać? I trójeczka. Ma na skodzie, ale mniej. A jeszcze jakbyśmy sobie wzięli na przykład to tu i to tu. Dobra. Jeszcze jedną manę jakbyśmy sobie wtrącili. Teraz nam ta mana już nie przeszkadza w żaden sposób. W żaden sposób nam mana nie przeszkadza. Fajnie. Fajnie, fajnie, fajnie. Zobaczymy, jaki perek nam w ogóle wyleci. Pan Perkowicz. Jakaś odporność na ogień by się przydała, nie powiem. To tak, ta różdżka w tej chwili robi się useless. Ta różdżka robi się useless. 53 ładowania many. Ej, ale ta różdżka jest jeszcze lepsza. Co tu się odwala? 153. Kurde. Jak ja to ogarniałem wcześniej, to ja nie wiem. Bez losowania. Dwie many. Ja mogę sobie dać jeszcze to. Mogę sobie dać to. Zobaczymy, jak to będzie działać w tej chwili. Tylko nam rozrzut straszny chyba, co? 18 rozrzutu. Oh fuck. Sporo. No dobra, ale jakbym sobie dał jeszcze to w ten sposób. To tu. To tu. To tu. I to tu. Co to tak zwolniło, przepraszam bardzo, państwa? Minus 17, tylko rozrzut jeszcze większy. Ej, to nie jest szybkie wcale. 12 cooldowna. No to tak samo jak i reszta. Ten ma nawet 22. Coś popierdzieliłem chyba. Albo ma zaklęcie na rzut 1? Czyżby dlatego? A jakbym to zrobił tak? Nie, dobra, ta różdżka jest słaba. To ja już wolę tą. To razy wolę tą. Tylko tak, teraz to mi się nie przyda. I to jest fajne. Jest pierdyknięcie. No jest. Magiczna strzała, w ogóle jak to by... Oh fuck. Oh fuck. Panie. Panie, jak to napierdziela. To ma DPS-ów dychę. To ma 13 niby. Opóźnienie minus 0,3, ale rozrzut plus 7. Tu jest rozrzut plus 2 i szansa kryta plus 5%. Prędkość 625, 700. Zużycie many 20, 25. Dobra, porównajmy sobie to. Nie no, to ma
Dzielnięcie jak nie wiem. Obok tu jest spory rozrzut, naprawdę spory. Ja chyba wolę to. Ja naprawdę chyba wolę to. A to odbicie? Bo pytanie, czy te pociski mogą nas zranić? To jest pytanie za milion punktów, bo jeżeli nie, to ja zamiast tego jednego mógłbym sobie zrobić to w ten sposób. Co sobie odbicie dorzucić? O, fuck. Właśnie, czy to mnie rani? Chyba mnie nie rani. Nie rani mnie, w żaden sposób mnie nie rani. Się jeszcze odbija. I się jeszcze odbija, bo tak to... No to niestety się nie odbija. To już się niestety nie odbija, ale z tym, no to jest kozak. Zawsze gdzieś to trafi. I nas nie podpala, a to chyba nas podpalało. Minus 0,3. To jest plus 0,7, ale nam nie przeszkadza w żaden sposób. Dobra, zostawimy to tak, jak jest w tej chwili. Myślę, że tak. Lasarek sobie możemy nadal brać w ten sposób, co mieliśmy. Bez problemu, mana dostaje, jest git. Jest git. Tą różdżkę możemy sobie na razie zostawić jako pustą. Ja w ogóle tak, to bym sobie przerzucił. To bym zrobił tak i to bym zrobił tak. Bym sobie dał w sumie teleport, bo... No bo mogę. Chyba, że Aima. Właśnie. Ten Aim. No ale mana to ucieka jak głupia. Dobra, nie. To niestety nie wypali. Zużycie mamy 40. Nie, to nie wypala. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. A tu mogę sobie obrać. Będę mu latać jak chcę. W ogóle co to jest? A, to jest ta notatka alchemika. Dobra, to już pamiętam. To jest to przepalanie. No dobra. No dobra, zobaczymy, jakie mam perki jeszcze do wyboru. Już widzę, że coś jest fajnego. Dodatkowy przedmiot w Świętej Górze, to mnie nie interesuje. Zawsze rzucanie. To jest takie losowe, powiem szczerze. Pole odpychania pocisków. Większy pocisku jest przez ciebie odpchany, ale otrzymujesz nieco większe obrażenie od pocisków. Biorę. Kurde, jakie to ma piękne DPS-y. Jakie to ma piękne DPS-y. Nieco jest to takie lepsze PC, znaczy skarbiec w sumie. Sporo was tu jest. Pyk, kurde, jak zepchnął pokrzywy. Powiedziałbym jak co albo kto, ale myślę, że mi mogą ściągnąć film przez to. Więc lepiej nie będę mówił. Pyk. W ogóle kurczę, już mnie tyle tygodni martwi ten kaszar. Dręczy, męczy. Uuu, ty jesteś mocny. Tego ty musisz zginąć jako pierwszy. Ten odrzut jest strasznie słaby, wiecie? Uuu, kolejne mośki. Won? Won powiedziałem. Dużo golda, dużo golda. Jakiś jeszcze sposób na leczenie, jakbyśmy znaleźli, to by było piękne. To by było naprawdę piękne, ale wątpię, żebyśmy taki owy sposób znaleźli. Coś mnie tutaj bije. Nawet już wiem co. Ten gold mnie chyba uratował, wiecie? Ten gold mnie chyba naprawdę uratował. Won, powiedziałem. Co sobie wyobrażasz, gnoju jeden? Dobra, trzy koła kasy. Jest fajnie, a myślę, że będzie jeszcze lepiej. A tu jest teleport, dobra. Pyk, pyk, pyk. Przepalamy się. Dzień dobry. Żadnej różdżki na horyzoncie nie ma. Oho. Poparił się, poparił się. Najgorsze jest to, że to jest ten pseudomróz. Dobra, zrobimy mi tu jesień średniowiecza. Ej, coś mnie walnęło i to mocno. Pyk. Pyk i pyk.
Co robimy, podejście numer 2 do zakończenia gry? Czyżby? O nie, 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 ale to wybuchło chamsko. Ale chamsko wybuchło, 193 HP. Dobra, sposób na leczenie musimy znaleźć. To jest tym razem core. Co są za szkielety jeszcze dziwne? Odbijanie pocisków jednak było strzałem w dziesiątkę, powiem wam szczerze. Op. Dobra. Coś jest. Bomba atomowa. Przynajmniej tak mi się wydaje. O nie, tank na propan butan. Dobra, idziemy gdzieś indziej. O nie, dłuższe latanie by się przydało. Padł, padł. Kurde, no ile was tu jest? Coś tam kwasowego pluje. Ten gnój. No i co? Długo nie pożyłeś, cwaniaczku. Brakuje nam wody powoli. Brakuje nam powoli wody. Ja bym sobie to wymieszał w sumie z tym kwasem. Mieszane? Jeszcze nie. Dobra, teraz wymieszane. Napełnijmy sobie delikatnie. I widzę, że jest pierwsza różdżka na horyzoncie po prawej stronie. Po prawej stronie coś jest. No, czy się przepaliło? No. No, weź. Nic, zero, nul. No nie, bez łaski. Jest nasza pierwsza różdżka. Zobaczymy, co tam sobie znajdziemy. Wypalaj, wypalaj, wypalaj. Ups. Co to było? Powiem szczerze, że muzyka jak w Dying Light'cie. Padł, padł. Czarne dziury! Tylko co z tego? Buchem za pociski, czterokrotne zaklęcie z rozrzutem. Czarne dziury tam sobie wziął. Gdyby tu jeszcze nie było tasowania, to by było fajnie. Sporo many. No, ale czy nam te dziury są potrzebne? Nie są potrzebne. Ja tego nawet nie biorę. Skoro nie są potrzebne, to nie bierzemy. Skoro nie są potrzebne, to nie bierzemy. O nie! Kolejny gnój. To złapałem golda, to moje. Cała skarbca. Grzybowa pieczara. Ej, tu nie byliśmy. 100% nas tu nie było. Co to jest? Jajo. To jest dżondro. Mierać powiedziałem. Umarł. Umarł. A kto umarł, ten nie żyje. Tu nas na pewno nie było. Jestem przekonany, że nas tu nie było, bo grzybowej pieczary to ja nie pamiętam. Być może wcześniej w jakimś innym biomie, być może. Nie mówię, że nie. Ale patrzcie, to jest piękne. To jest teleportium? Mana. Manę można brać, śmiało. Teraz nam many nie zabraknie. Tak szczerze to zabraknie, ale dopiero za chwilę. O, tu jest woda. Wodę to bym sobie wziął. Zbieraj wodę. Pełniej butle, dobra. Tyk. Przebijaj się, dobra. Przebił się, przebił się. Czym ty jesteś? Jesteś tak do dupy, że o matko. Żal dupę ściska. I to dosłownie. I to dosłownie żal dupę ściska. Co to jest? Zimne jajo? Kurde, nie mam miejsca na ciebie. Dobra, nie biorę cię.
Kim ty jesteś? Pajączek. Spider. Śluz, dobra, śluzu nie chcemy. Op. O, jaki bolesny. I czemu mi tak HP rośnie? Dobra, wiem. Rośnie nam HP, bo mamy... O, czekajcie, bo bym się zagapił. Mamy coś takiego jak zdrowa eksploracja. Dlatego mamy tyle HP. Już przez chwilę myślałem, mówię, kurczę, może ja jakieś leczenie tu złapałem, ale ewidentnie nie. Umieraj. Umieraj, powiedziałem. Gnoju. Au! Coś mnie rąbło. Idziemy dalej. O, tam jest jakaś wędka. Szybko. Serek, pyk, pyk. Chodzimy. Jak do siebie. Mogłem się w sumie tu zaczepić. Próbować go tak zabić. O, jak on skurde wytrzymał i gnój. Ale gnój wytrzymały, Dobra, niech to się troszeczkę się uspokoi. Co tu mamy? Teleportacja obszarowa pocisku. Jeśli gdzieś w pobliżu pocisku pojawi się dowolny cel, pocisk przeteleportuje się prosto na niego. O kurka, wódka. Ale to może być mega. Jeżeli to działa tak jak myślę, to może być mega, mega, mega. Dobra. A jak to mieruszczka, jak to wygląda? Bez rewelacji. Ale to ogólnie, że się teleportuje, może być naprawdę fajne. Dużo many zawiera? 60 many, o kurde. O kurde, ale to by było fajne. To by było naprawdę fajne, tylko musimy znaleźć sobie jeszcze więcej many. Wtedy będzie gitówka. Co to? Co to wali? Ej, czemu to tak... dziwnie wali? Czemu to ma jakiś kurwa laser? Widzicie, patrzcie. Co to w ogóle jest? Lewitacjum i zamrażający płyn. To tego nie chcę. To tam się tak kurde... trącę, co? Chyba już nikt. Ktoś tu mnie styrał ładnie. To był perfekcyjny skan, nie powiem. Co ten ogień się tak tutaj tli? Uhuhu. Nie padłeś? Umrzyj, gnoju. Jezu, jakie to jest mocne gówno. Dobra, chyba to już czas wyruszyć z domu. Przyjaciela poznać znów. Dobra, woda. Duzio, golda, duzio. Tu rozumiem, że już jest... basta, tak? Tu już nic nie ma, z tego co rozumiem. Dobra, spróbujmy... to delikatnie mówiąc ogarnąć. Widzę, że tu się mogę przekopać. Zobaczymy, co jest po prawej stronie na maksa. No, już myślałem, że to jest kolejny tunel, ale chyba nie. Kopiemy. No, nie powiem, to fajnie kopię, tylko żeby się nie wpieprzyć. Nie zabić, to jest priorytet. I się nie podpalić, to też jest priorytet.
To też jest priorytet. Pyk, 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 pyk. Rozrzut jest fatalny tutaj. Fatalny. Wykop sobie tutaj delikatną dziurę. To jest strasznie tyrające, jeżeli chodzi o DPS-y, serio. Okropnie. Chodzi o DPS-y, to jest tragiczne. Znaczy tragiczne, w sensie takim, że mocno hituje, naprawdę mocno hituje. Gdybym jeszcze pamiętał, znaczy pamiętał, gdybym znał jeszcze jakiś sposób, kurczę, na leczenie, będę musiał się naprawdę rozejrzeć nad jakimś sposobem leczenia. Wampiryzm raczej mi tutaj nic nie pomoże. Wampiryzm raczej nic nie pomoże, więc mało mi to da. Czy daleko trzeba kopać? Może te czarne dziury jednak nie byłyby złe? Na pewno byłyby szybsze. Dobra. Hop, 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 hop. Dzisiaj chyba robi coraz ciemniej, nie? Ciekawe, czy to w ogóle jest jakiś koniec mapy. I słyszałem, że podobno to jest nowa gra plus, jeżeli się gdzieś przejdzie. No ale czy to prawda? Czy to prawda, czy w Noicie jest nowa gra plus? No bez jaj, co będę kopał? Już daleko kopię. To już daleko jest kopane. Halo, gro, proszę. Proszę mi tutaj jakiegoś sekreta pokazać. Mega duziego sekreta, no. To co, odcinek z kopania, kochani? Odcinek z kopania, w ogóle pewnie tak. Ten odcinek wejdzie w środę. W czwartek wejdzie Dying Light. Dwa odcinki i... W piątek wejdzie znów Country Balls, kochani, i znów wejdą Country Ballsy. Więc będzie chyba nawet taki dla was udany tydzień. Wiem, że co niektórzy z was lubią Noitkę, niektórzy z was lubią Country Ballsy, dlatego staram się jakoś to delikatnie przynajmniej pogodzić dla was wszystkich. A po Dying Light, jak tylko go skończymy, pewnie wrócimy do odcinków pojedynczych, jeden dzień, nie? Noitka, Country Ballsy. Może coś nowego? My chyba Stalker 2 jakoś w lutym miał wyjść. A tu nawet jeszcze jedynki nie przelazłem. To może Stalker 1? Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, tu chyba nic naprawdę nie będzie. Będziemy tak kopać i kopać i kopać. Przynajmniej nic się nie zapowiada, że cokolwiek będzie nowego tutaj. Serio, gro, no weź coś pokaż. Pokaż swoją twarz. O, 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 gdzieś się dokopali my. Pustynia. Powietrze wydaje się gorące. No na pustyni to raczej. Pustynia. Ej, gdzieś żeśmy dotarli. Nie wiem, czy to jest zbugowane, czy coś. Nie ma żadnych mobów? Nic, zero, nul. Boję się tak trochę schodzić tędy, bo... Jak wiadomo... W Noicie się można oszukać. I co, tutaj nic nie ma. Jakaś dziwna muzyka się włączyła, uuu. Dobra, szybszy... Teleport. W sumie mam teleporta. Pyk, 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 boję się. O, właśnie. Co to był za Holy Cross? Czy ktoś sobie różdżkę zapieprzył? No, oczywiście, że tak. Pochłaniacz materii powoduje, że pocisk w czasie lotu pochłania środowisko. 120 many. Uuu. Holy Crossik. Co, ja sobie to wezmę. Garnę sobie to. O kurde, tam coś jest. Coś tu było. Duchy!
O fuck, tu są duchy. Mam nadzieję, że to nie umie przechodzić przez ściany. To jest jakaś różdżka. Ja przez to mogę kopać. O nie. Co tu mamy? O kurde, automatyczne celowanie. Jest to jakoś ponure, no naprawdę? You don't say. You don't kurde say. Dobra, to bierzemy. Pobieram. Było 60, a czy tutaj to nam w jakiś sposób... Ej, nie, i mamy w sumie teraz celowanie automatyczne. Automatyczne celowanko, ej, dobra. To jest lepsze, stanowczo. A jak z różdżką? 147, 510, nie no, lipa. Really, lipa. W ogóle jakoś tu ciemno. Nie wiem, czy ja sobie na razie tego nie wyłączę, nie dam sobie światła. No, chyba to będzie lepszy sposób. Ale serio, gówno widzę. Nic, a nic nie widzę. Tylko im się kurwa oczy świecą. Tyle, boję się, że zaraz może się to skończyć nieciekawie. Ale kochani, kochani, skończył się odcinek. Skończył się odcinek. Moi drodzy, dzięki wielkie, że byliście. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Gram do was Shiro. Link do Discorda, jak i do harmonogramu macie w opisie, gdzie możecie zobaczyć sobie następne serie, które będą rozgrywane na kanale. Uuu, tak właśnie. No i co? No i to chyba wszystko. To chyba wszystko. No to w ogóle pociski sobie wbijamy bez problemu. Dobra, dobiliśmy cię, dziadu? Dobiliśmy cię, dziadu. A tu dużo wcale golda nie zostawiasz. Dobra, kochani. Dzięki wielkie. Jeszcze raz grał dla was Shiro. Trzymajcie się. Hej, hej.